Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Jestem Juken, a przed nami już 13 odcinek z Farming Simulatora 22 z serii od zera do milionera na mapie No Man's Land. 13 odcinek, ale właśnie pytanie, czy ostatni, czy będą następne odcinki? Czy już dajemy sobie z tym spokój? Daj, drogi widzu, znać w komentarzach. Ja mam wrażenie, że ta seria tak średnio Was zaangażowała. Nie widzę jakiejś większej aktywności w komentarzach. Nie widzę jakiejś większej aktywności, jeśli chodzi o wyświetlenia, porównując to chociażby do innych serii na moim kanale, chociażby kiczowatego Hotel Simulatora, który cieszy się ogromną aktywnością z Waszej strony i znacznie większymi wyświetleniami. Także daj znać, drogi widzu, w komentarzu, czy tą serię komentujemy. Ja przez to też, że ta aktywność jest średnia z Waszej strony, a przygotowanie odcinków z farminga no, wymaga dość dużo pracy z mojej strony i włożenia w to troszkę serca, dlatego, moi drodzy, te odcinki wrzucam troszeczkę rzadziej. Natomiast, jeśli będziecie chcieli kontynuacji tej serii, mamy save'a, możemy kontynuować. Zrobię też ankietę na kanale i tak jak zadecydujecie, tak będzie. Ja mogę wrzucać te odcinki również codziennie. Dobra, a co w dzisiejszym odcinku, moi drodzy? No, oczywiście kontynuujemy dzieło z odcinka poprzedniego, czyli odcinka 12, w którym, no, zaczął mi się rodzić szalony pomysł na to, aby stworzyć dość duże pole. I tak naprawdę, jakby ktoś mnie pytał, to ja sam tego nie wiem, po co tak wielkie pole zaczynam tworzyć, bo z jednej strony, jak wydaje się to ciekawe, no tak z drugiej strony zaczyna mnie to po prostu przerażać, ale do odważnych świat należy. Pole domyślnie ma być jako pierwsze pole z rzepakiem. Dlaczego tak? Dlatego, że wybudowaliśmy te olejarnie i też się zastanawiam, czy dwie olejarnie to czasem nie będzie za mało, no ale to już praktyka nam to wszystko, moi drodzy, pokaże. Pracownicy, jak widzicie, w tej chwili wałują teren. No niby tam było napisane na mapie, że wymaga wałowania. Wielu z Was pisało, że nie trzeba tego robić, ale ja sobie to zrobiłem, żeby już było. Jak widzicie, mamy cztery rządki szklarni. One też w moim planie byłyby do przebudowania tak naprawdę. Wszystkie do wyburzenia, do przebudowania, bo generalnie stwierdziłem, że one mogą być bliżej siebie. On jakby w tym momencie, jeśli włączymy to automatyczne nawadnianie, też nawet jakbyśmy traktorkiem mieli dowozić tam wodę, to można je zupełnie inaczej zrobić. To też jest ciekawe pytanie takie dla Was. Jeśli będziecie chcieli, aby tą serię kontynuować i będziecie mieli propozycje, czy zostawiamy te szklarnie tak jak są, czy przebudowujemy tak jak sobie w głowie to ułożyłem, to będzie to w następnym odcinku. Jak widzicie, maszyn mamy już nakupowanych całkiem niemało, tych siewników i nie tylko. Teraz muszę się rozejrzeć troszeczkę za no, tym, czym będziemy kosić, czyli za kombajnami. I tutaj w domyśle, moi drodzy, chciałbym, przynajmniej tak sobie zakładam, patrząc na podstawie poprzedniej serii, której akurat takie sianokosy w przypadku tam chyba pszenicy mi się bardzo sprawdziły. No bardzo bym, moi drodzy, chciał, aby no były te cztery kombajny, te takie najmocniejsze, najlepsze i żeby no coś tam nam na cztery fronty kosiły. Zobaczymy, jak to się tutaj sprawdzi. No już myślę, przychodzi też troszeczkę czas na upiększanie terenu. No może to jest szczegół, którego teraz nie musiałbym robić, ale gdzieś tam koło tej olejarni chciałbym już tą, powiedzmy, drogę mieć jakoś przygotowaną. Bardzo mi się podoba ten kamień, który tutaj mamy. Jest naprawdę rewelacja, ale to jeszcze zobaczymy, jak tą drogę tu poprowadzimy, bo no to jest taki dziwny zakręt i chciałbym, żeby to jakoś fajnie tutaj poprowadzić, więc zobaczymy jeszcze, co zrobimy z tą drogą. Ja myślę, że na razie to tak po prostu zostawię ten kawałek, może sobie tutaj jeszcze dorobię przy owieczkach i to nam da jakiś taki, no powiedzmy, wyznacznik. No nie chciałbym jakichś wielkich skrzyżowań tutaj robić, no bo to jednak ma być rolnictwo, ale zobaczymy. Coś tutaj wymyślę, jak to wszystko fajnie ogarnąć, żeby miało ręce i nogi. No na pewno tych szklarni inaczej już bym nie przesuwał, no już troszeczkę weźmiemy tej trawy, to się też nic nie stanie. Tutaj są miejsca takie, gdzie dość dużo się jeździ, dużo nakręca, więc niech ta... I tak zresztą jeździłem po polu, więc wiecie, lepiej żeby było to po prostu już konkretnie zamalowane drogą. Ten kamień naprawdę jest niesamowity. To może do linii tej skoszonej trawy tak sobie tutaj to wyrównamy. No dobrze, coś tam mamy. No nadal mi to się oczywiście jakoś nie klei wszystko w całość. No może tutaj z tej trawy też faktycznie zrezygnujemy, tylko teraz właśnie widać, jak to
jak to się wszystko ma do tych naszych owieczek. No tak średnio się ma. No tak, owieczki też nie są równo wybudowane według drogi, ale no już owieczek nie będziemy burzyć, moi drodzy. No już tym to nie będziemy tak szaleństwa robić, bo dopiero co nam te owieczki urosły, jakoś będzie trzeba te drogi później połączyć. Na razie to tak mogę tylko puścić, bo puścić, ale później to będzie na pewno jakoś do przerobienia, bo chciałbym, żeby ta droga, no, nie była taka szarpana. Nie umiem tutaj użyć jakiegoś właściwego słowa, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. No może faktycznie bliżej przy tym lesie ją puścimy. Może ten kamień by trzeba wyrzucić, no zaraz zobaczymy. Może tym pędzelkiem okrągłym jakoś mi to najlepiej pójdzie, ale i tak wyszło to takie strasznie takie szarpane. Chciałbym tego uniknąć. Chciałbym, żeby ta linia, no wiecie, wyznacznik drogi był taki, no jak droga, a nie takie to szarpane. Ale tak, faktycznie bliżej lasu nie zaszkodzi zrobić tej drogi. No jeszcze będziemy się tym bawić, myślę, zobaczymy. To już jest taki, że taka rzecz, myślę, bardziej upiększająca, a też nie chodzi o to, żeby w to nie wiadomo ile kasy ładować, no bo nie taki jest, moi drodzy, cel. No wyszło to tak średnio, bym powiedział. Mogłem to jednak zostawić i później wymyślić to jakoś inaczej. Natomiast ta droga zdecydowanie jest za wąska. No chyba tego głazu będzie trzeba się pozbyć, bo tak jeszcze by było w miarę spoko przy tym lesie. Szczególnie, że nie wiem, czy ten las będziemy później wycinali, czy nie. No może tą kępkę tych drzew właśnie przy drodze bym sobie zostawił, jakoś to obłożył też kamieniami później. Także drogi widzu, pozdrawiam cię serdecznie, mrugając do ciebie jak zwykle światłami. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy chcecie, aby tą serię kontynuować. Ja mam jeszcze bardzo dużo pomysłów i myślę, że wiele pomysłów na rozwój. Póki co mój pomysł jest taki, że trzeba się tutaj załadować z nawozem, no i nawieźć towar. No ale jak zwykle problemy techniczne, za dużo palet na naszym gospodarstwie, trzeba troszkę tych palet powywozić, posprzedawać, ale to może i dobrze, bo pamiętajcie, że zbieramy już kasę na to, aby no, kupować kombajny i te kombajny troszkę będą nas kosztowały. No jeśli 4 kombajny po 400 tysięcy, no to już mamy 1 600 000, także to pójdzie szybko na maszyny, a jeszcze przecież headery trzeba kupić, inne rzeczy, także tej kasy będzie troszkę potrzeba. No pracownicy za darmo też nam nie pracują, ale powiem wam, że ta mapa mi się podoba. Tak jak, no, daje duże możliwości. Duże możliwości, jeśli chodzi o przerabianie. Podoba mi się wiele tych górek, że ten teren nie jest taki jakiś, powiedzmy, zbyt równy i raczej staram się, jak widzicie, w niektórych miejscach w teren nie ingerować. Jestem ciekaw oczywiście, jak te drzewa nam urosną tam na tych górkach, które sadziliśmy. No póki co nie widać, żeby jeszcze zaczęły rosnąć. Nic na razie się nie zaczęło w tym momencie dziać. Mamy tam też trawę pokoszoną. Kiedyś ją się zbierze, wiecie, to trawie się nic nie stanie. Niech ona sobie tam będzie. Ja tylko muszę właśnie się zastanowić tutaj z tymi szklarniami, bo jakbym je troszkę bardziej upchnął, jedna dosłownie do drugiej dołączona, no musiałbym to przemyśleć, moi drodzy, musiałbym to przemyśleć. Tak też to źle nie wygląda i nie wiem, dlaczego chciałbym to upychać. To jest właśnie dobre pytanie, po co ja bym miał to upychać, co by mi to dało. No tu ostatnio, jak widzicie, zgubiliśmy palety, jak mieliśmy wywrotkę. No dziś na razie jeszcze póki co odpukać obyła się bez wywrotki. No ale myślę, że to jest wszystko kwestia czasu, chociaż może jak większość czasu spędzimy na polu ponownie, no to już nie będzie się czym wywrócić. Bo tak, moi drodzy, dzisiaj tym polem się będziemy zajmowali dość konkretnie, żeby już ten rzepak wszędzie był posadzony. Ja wiem, że ktoś tam z was mógłby mi zarzucić, że przecież już sadziliśmy ten rzepak i tam był siany, no to po co dalej tutaj jakieś kombinacje robić. No, chcę to pole zrobić na tyle, na ile potrafię, równe. Jak widzicie, tu mi się to udało. Oczywiście pomagałem sobie pędzelkiem. To widzieliście w poprzednim odcinku. Ale chcę, żeby to pole jakoś wyglądało, że no jeżeli... Bo ja praktycznie, słuchajcie, nie miałem jeszcze w historii mojej z farmingiem nigdy możliwości za dużej robić ładnego pola. No bo na mapie Elmkrek no nie było tam możliwości, tak? A tutaj, jeżeli już robimy jedno duże pole, no to tak bym chciał. Ale myślę, że warto zaangażować kolejnego pracownika, żeby nam też tam to wałowanie robił. Jak widzicie, stać nas na maszyny. Niech wałują, jeżeli to faktycznie wpływa na zwiększenie plonów, to niech tu jedzie sobie jakiś pracownik i też mi to wszystko porządnie
wywałuje, zobaczymy, zobaczymy, jedzie, jedzie, Heniu chyba, Rudy wskoczył, dobra, drugi pracuje, a trzeci chyba nie bardzo chce, no i przestał pracować, no i tyle popracował, no usłyszał, że powiedziałem, że Heniu, Rudy i się chłop obraził, Rudy się nie dostał, moi drodzy, Rudy się nie dostał. No niestety, niestety, chłop nie, niechętny, ale zaraz zobaczymy. Tu mnie w ogóle ciekawi troszeczkę, że ten teren w niektórych miejscach jest taki przebarwiony. O, piękna pani nam się do pracy wzięła, no to myślę, że będzie pracowała. Te przebarwienia terenu mnie troszkę dziwią i to od razu wam mówię, nie jest zależne od tego, że tam nie jest nawiezione, bo tam właśnie jeździłem tym nawozem chyba dwa razy nawet i jak widzicie, nic to kompletnie nie zmieniło. Tak jak nie było nawiezione, tak po prostu nawiezione nie jest. Jedziemy zbierać, moi drodzy, oczywiście w dalszym ciągu te nasze wszystkie bajery. Kwiatki, nie kwiatki, grzybki, nie grzybki. Trzeba to posprzedawać. No, na tych kwiatach może nie jest jakiś super biznes w porównaniu do pieczarek, ale tak jak mówiłem wam wielokrotnie, ja chciałem troszeczkę też różnorodności, no bo oczywistym jest, że mógłbym same szklarnie z pieczarkami pobudować, ale tu chyba chodzi już nie o kasę tylko, bo jak widzicie, ta kasa i tak płynie. To jest, wiem, że na początku, samym początku, gdzie wiadomo, no to miało znaczenie, no to zwracałem uwagę na to, żeby to było... Oj! Oj! Ojej, panie nam się jednak na polu troszeczkę skolizjonowały. No nic, będzie trzeba jakoś może inaczej ich tutaj ustawić. Akurat tak, taki nie fart Stefan, ale nadal was pozdrawiam, mrugając światełkami. No cóż, czasem nie farty Stefany wychodzą, tak to bywa. Tu jeszcze będę chciał z pewnością, słuchajcie, troszkę może przy tym lesie wyrzeźbić albo pomalować tą teksturą. Zobaczymy, jak będzie kasa, bo to oczywiście... Pamiętajcie, że malowanie teksturami do tanich nie należy. O, może pójdźmy, niech ona jedzie w tę stronę tam. W sumie później się na mapie sprawdzi, gdzie jest zwałowane, gdzie nie. To już tam nie ma znaczenia, w którą stronę oni jeżdżą. Także jak widzicie, dzisiaj praca na polu wrze, wszystko naprawdę no, pełną parą. Nie ma miejsca, słuchajcie, na opierdzielanie się. Jedziemy pełną parą, już nie wiem, którą trasę tutaj robię tym, ale wiecie co, coś mi się tu nie podoba, właśnie tak teraz się zorientowałem. Ale na szczęście przy wygładzaniu nam się pole nie zniszczy. O, no czasami zdarzy się coś spierdzielić, jak się dużo rzeczy naraz robi, to się zdarzy coś niecoś tam czasem spierdzielić. No jak widzicie, pędzelki nam są czasem też potrzebne. Dobra, ten miód jeszcze tutaj się, widzę, coś tam zrespił, a to może później go weźmiemy. Jeszcze tu jakieś pozostałości nam zostały, to już wszystko do zera wypróżnijmy. Na tych kwiatach, jak widzicie, coś tam też niecoś zarobiliśmy. Tragedii nie ma. 1 500 000 na koncie. Dobra, to już posprzątajmy te palety może też, bo tak leżą bez sensu i się popsują jeszcze te grzyby tutaj na tym koncie. Albo przez przypadek ciągnikiem się na nich, kurczę, powieszę. No bo też tak może być, ciągnikiem będziemy tam jeździć. Dobra, można w końcu kupić ten nawóz czy nie? No można, no i dobrze. No i o to mi chodziło. O to mi, moi drodzy, chodziło, żeby móc troszkę jeszcze z nawozem pojeździć. Oczywiście z czasem zatrudnimy do tego pracownika, no my nie będziemy wszystkiego sami robić. Chcę to pole jako... Bo też pewnie będzie pytanie, po co ja tak pieszczę to pole, że tu wałowanie, tu tak na maksa nawożenie, skoro nawóz był i tak... No tak, drogi widzu, oczywiście będziesz mieć rację. Jak najbardziej można... Jest to, słuchajcie, nawożenie przy sianiu, tak, ale to jest tylko 50% wtedy nawożenia pola, nie? Natomiast mi zależy, żeby było pole nawiezione w 100% i te trochę nawozu nie będę już sobie tutaj, myślę, że żałował i zrobimy to. O, widzicie, troszkę teraz można podejrzeć, no jest tak różnie z tym naszym nawiezieniem, więc już niech sobie będzie porządnie nawiezione. I tu jak widzicie też kolor się nie zmienia, mimo że nawiezione jest. No może przez tą trawę akurat, której nie zebrałem. To w ogóle ciekawe doświadczenie. Co to nam wyjdzie, słuchajcie? Trawa została, a jest posiany rzepak. Także no ciekawe, ciekawe. No tu też nam fajnie to wyszło, jak widzicie. O, już jedzie pani. Dobra, to niech jedzie, niech nam tam... Nawozi. Same panie, słuchajcie, u nas pracują. No, albo... A, już ta przestała pracować. Dobra, to trzeba inny kierunek pracy im tutaj nadać.
I cały czas mnie zastanawia, czy te dwie olejarnie przy takiej ilości rzepaku w ogóle wystarczą. Znaczy wystarczą, to mam na myśli, czy to nam się po prostu nie zapełni na full. No zawsze jest opcja taka, że możemy do silosu... O, ale miodu. Zawsze, słuchajcie, jest opcja taka, że do silosu możemy to wszystko, ten rzepak wsypać, albo żeby już przerabiać na bieżąco, wybudować kolejną olejarnię. No to jest wszystko do zrobienia, moi drodzy. Opcji jest wiele, ale miodku naprawdę sporo. No na tym miodzie może nie ma jakiegoś tutaj nie wiadomo jak złotego biznesu, ale zawsze pamiętajcie, no te ule w końcu się nam zwrócą. No mimo, że one nie są tanie, no to zwrócą się, myślę, dość szybko, także o, tutaj też coś nam wypluło z palet, także już pozbierajmy to wszystko, co tam gdzieś powypluwało. Kwiatki przede wszystkim, bo jak widzimy, kwiatki więcej, jeden rządek więcej z kwiatkami. Nie wiem, to te palety muszą być trochę inne. Oj, bym się prawie przydzwonił, ale udało mi się wybronić. Kubica jeździ ostro, słuchajcie. Dobra. No i dzisiaj naprawdę myślę, że jakieś tam pierwsze takie postępy na gospodarstwie będzie widać. Ja zobaczę, czy uda mi się tym... Chyba mi się uda. W ten sam sposób po prostu pozbierać bym chciał tą wełnę. I zobaczymy, słuchajcie, ile na wełnie. I tak pewnie będzie pytanie, dlaczego nie wybudowałem fabryki ubrań. Tak jak wam mówiłem, to już w paru odcinkach, od paru odcinków o tym mówię. Na razie chcę tą wełnę po prostu sprzedać. Wiadomo, stracę na tym, będzie to taniej. Natomiast chcę sprzedać samą wełnę, bo wiem, że jakbym miał fabrykę ubrań, to na sprzedaży ubrań by była taka kasa jak za sprzedaż złota. Tam pamiętajcie, 30 tysięcy jest za ubrania. Także byłoby to troszeczkę za łatwo, ta kasa już by za łatwo płynęła. Chcę sobie troszeczkę utrudnić i dlatego sprzedajemy wełnę. Poza tym niech w tym czasie jeszcze na 100% nam te owieczki się rozmnożą tak jak trzeba. No widzicie, wełny jest całkiem sporo, chociaż martwi mnie, że ta przyczepa tak... Oj, nie mogłem siąść, kurczę. Że ta przyczepa jest taka mała, ładowna, jeśli chodzi o wełnę. Fakt, że paleta z wełną jest wyższa, ale szkoda, troszkę mnie to martwi, bo to jest ciekawe, sama przyczepa jest niższa od tej ciężarówki, więc jakby były dwa rządki, to przecież by nam przejechało przez tą naszą... przez to nasze pastwisko, przez tą bramę, więc nie wiem, nie, no już nie można więcej załadować, widzicie, czyli już niewiele nam ta przyczepa więcej dała tych litrów. Dosłownie, chyba jeśli dobrze widzę, 10 tysięcy litrów więcej mamy tej wełny tylko dzięki tej przyczepie, także no tu akurat się nie spisuje ona za bardzo. No tamto pole już zaczyna naprawdę, moi drodzy, wyglądać, jak to z wodą tu wygląda, no niestety. Chyba będzie trzeba troszeczkę tej wody też tutaj uzupełnić, no bo skoro zebraliśmy plony, o, cały czas nasz Ursusek, moi drodzy, działa. Tu już oczywiście samo zapełnianie wam wyciąłem, bo myślę, że to nie jest tak interesujące. Panie nam się, widzę, znowu powieszają, czy to wałując nasze pole, czy robiąc nawożenie. Natomiast no, trzeba ich pilnować. Trzeba ich ewidentnie pilnować. No nie mamy wyjścia. Tutaj ta pracownica chyba już skończyła, bo zrobiła, co miała do zrobienia. O, i tamten też wjechał w jakieś krzaki. Co to tu się stanęło, moi drodzy? Gdzie ta kobita tu wjechała w te krzaki? Nieładnie, nieładnie. Tak się nie robi. Bardzo źle. No jedź, kobito, rób tutaj dalej. Szkoda, że ci pracownicy nie są niestety doskonali. No ale my na to wpływu niestety nie mamy. No ci pracownicy tutaj w tym farmingu, no, działają jak działają, to myślę, że nikomu o tym mówić, moi drodzy, nie trzeba. Wyobraźcie sobie, że no, nagranie materiałów na dzisiejszy odcinek naprawdę sporo czasu mi zajęło, dlatego też właśnie pytam was, moi drodzy, czy chcecie dalej tą serię. Nie chciałbym też wrzucać serii, której nie chcecie oglądać, wiadomo, nikt z nas nie chce tracić czasu. A jeżeli wam się seria będzie podobała, będziecie ją chcieli nadal, no to będziemy nawet może i codziennie odcinki wrzucali. Ja tam z miłą chęcią będę te wyzwanie podejmował, chociaż jak widzicie, no kasa już zaczęła lecieć, ona szybko zaczęła lecieć na mapie No Man's Land, natomiast myślę, nadal uważam, że można tu jeszcze wiele fajnych rzeczy zrobić. Przede wszystkim sam jestem bardzo ciekaw tego pola, które
no będzie pierwszym moim takim ogromnym, wielkim polem i no jestem ciekaw. Jestem ciekaw, jakby te zbiory wyglądały. Czy ja sobie... O, przyleciał nam helikopter. W sumie fajnie to ktoś zrobił, bo naprawdę ten helikopter jest słyszalny. Fajnie jest to zrobione. Natomiast powiem wam, moi drodzy, że no zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie, bo ja tu jeszcze wiele rzeczy... I żeby było ciekawiej, większą część mapy, moi drodzy, tak naprawdę nie odkryłem. Ja poszedłem tylko na tą część mapy, na której tutaj jestem. Tak jak widzicie, na bieżąco odkrywam po danym kwadraciku i nie wiem, co jest dalej. Nie wiem, co jest dalej, nie wiem, co dalej może być. Także to będziemy też ewentualnie odkrywali. Nie wiem, co tam można jeszcze fajnego na tej mapie zrobić. I jeżeli ty oczywiście, drogi widzu, wiesz, to nie mów mi o tym, no bo jeżeli seria ma trwać i mamy tą metodą iść, że ja nie odkryłem jakiejś części mapy i że robię to na odcinku razem z wami, no to myślę, że będzie ciekawiej, jeśli nie dasz mi znać, a ja po prostu sam to odkryję i na bieżąco, na spontanie, to jest chyba najlepszą opcją, dane rzeczy tutaj będę wymyślał. Ja zazwyczaj stawiam właśnie na tak zwany spontan. Wiele rzeczy robię na spontanie. To pole tak naprawdę, które dziś tworzymy i tworzyliśmy w poprzednim odcinku, też wyszło właściwie na spontanie i zaczęło się faktycznie od pola, które chciałem kupić, ale w życiu nie pomyślałem, że ono będzie tak wielkie. Zobaczmy, bo ja bym bardzo chciał, moi drodzy, żeby ten nasz kombajn miał pojemność przynajmniej, jeśli dobrze pamiętam, chyba największy kombajn ma pojemność 24 tysięcy litrów. Ten tu widzimy ma 14 tysięcy. To jest dla mnie troszeczkę, moi drodzy, za mało, ale wiem, że jakiś był. Tutaj gdzieś była jakaś opcja, którą się... O! Tu się zmienia. 24 600. No to taki kombajn byśmy musieli mieć. I zobaczcie, to by nas kosztowało 340 tysięcy. Chyba wtedy takie kombajny miałem do pszenicy. Może jeszcze jakiś inny wtedy był, nie pamiętam. Ja wiem, że jakieś żółte miałem wtedy kombajny, ale być może je po prostu na żółto przemalowałem. Też jest istotne, żebyśmy na pewno ten rzepak mogli tutaj używać. Ja chcę jeszcze jedną rzecz, moi drodzy, może i sprawdzić, bo jestem ciekaw. Fajnie by było, jakbyśmy mogli jakąś przyczepę dodatkowo pod ten kombajn podłączyć. Natomiast, no właśnie, ja się troszkę obawiam, że ci pracownicy by nie jeździli zbyt dobrze, że nie byłoby to zbyt fajnie. Także, no kurczę, nie mam tutaj zdania. Nie no, raczej, moi drodzy, może to być bez sensu, ale wiecie co, nie chciałbym ryzykować, więc wolę sobie wynająć i zobaczyć, czy da się taką przyczepę przeładunkową odpiąć do kombajnu, ale widzę, że to nie bardzo. Wiem, możecie mieć ze mnie bekę, jeszcze czegoś takiego nie robiłem w farmingu, więc tutaj, ale raczej no nie, no ten hak w życiu na mnie, no to się nie podepnie, coś tu nie gra. Także nic z tej przyczepy niestety nam nie będzie. No wiecie, kombinuję. Dlaczego tak kombinuję? Bo mam troszkę doświadczenia już z... To byłoby bez sensu. Mam troszeczkę, słuchajcie, doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o mapę Elmkrek, na której to wiem, jak ile pracy było przy czterech kombajnach i jak trzeba było je szybko rozładowywać. Tutaj problem polega na tym, że tutaj jest duży obszar i jedyne, co mnie martwi, ewentualnie zawsze można próbnie gdzieś jakiś silos po drodze postawić, żeby zrzucać tam po prostu ten nasz rzepak, ale no wolałbym, wiadomo, od razu to zawozić do... No tutaj tak samo lipa, widzicie. Jest tak samo lipa, no nie wiem, może ta rura przeszkadza, no widzicie, już kombinowałem, brakuje kawałek, no nie da się. Także nie wiem, co się pod ten kombajn podłącza. Drogi widzu, możesz się ze mną podzielić w komentarzach, bo to też nie jest tajemnicą, że ja w Farming rok temu zaczynałem swoją pierwszą przygodę i to była pierwsza seria, której na waszych oczach zaczynałem przygodę z farmingiem i nie będę tutaj zgrywał żadnego kozaka. Jak często czegoś nie wiem, to dowiadywałem się tego od was. Umiem się przyznać do tego, jeśli czegoś nie wiem. Zobaczę jeszcze jedną przyczepę, ale to już raczej wątpię, tym bardziej, żeby to działało, ale zobaczyć trzeba. Także, drogi widzu, możesz się ze mną podzielić w komentarzach tą informacją, czym, co podłącza się, czy da się jakąś przyczepę podłączyć pod taki kombajn.
ewentualnie co taki kombajn może z tyłu mieć podłączone, bo jakby w tym momencie nie mam pomysłu, jakby ten hak do niczego mi nie pasuje, kompletnie mi to do niczego nie pasuje. No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, miotku jeszcze troszkę mamy. Ja naprawdę chciałbym to pole sobie troszkę później, wiecie, no, zrobić ładne. Tutaj, jak widzicie, mamy już gdzieniegdzie ten rzepak, on w niektórych miejscach rośnie, ale wiecie, to będzie miesiąc różnicy i ten miesiąc poczekamy i to się wyrówna. Ale jak widzicie, dużo, dużo jest jednak niezwałowanego terenu. Z tym nawiezieniem też tak różnie bywa. No a tutaj widzę, ktoś się zwolnił nam z pracy. No coś, nie chcą pracować ci pracownicy. No nie chcą pracować, leniwi strasznie. O, tu jest jeszcze sporo do zwałowania. No może tutaj mi w końcu porobią. Powiem wam tak, nie będę się spinał, żeby co do milimetra to było zwałowane, bo te pole jest tak wielkie, że chyba rozumiecie, że no nie ma to większego sensu. No a tutaj oczywiście trzeba poprawić, bo aż razi po oczach w tej chwili, moi drodzy. Tutaj jakiś ładny taki weekend. O, no już tak będzie, może to lepiej wyglądało. No jak już robić porządnie, to już porządnie. Tak, chociaż w miarę porządnie. Także nie będę się jakoś tam spinał, słuchajcie, co do milimetra, żeby to było zwałowane czy nawiezione. Natomiast zależy mi, żeby te pierwsze plony no były jednak spore. Nie powiem, że następnym razem będzie tam dalej pole. Nie wiem, widzowie, co dalej będziemy robili na tym polu, ale to też zależy, czy ta seria będzie dalej tutaj trwała. No, pomysłów zawsze jest wiele, wiadomo. Nie wiem, czy tak wielkie pole jest nam potrzebne. Jak mam być szczery, myślę, że nie. Zawsze możemy pójść po troszeczkę taki challenge i posadzić na przykład słoneczniki, no bo do olejarni też nam te słoneczniki się przydadzą, tak? Jak najbardziej. Oliwki niekoniecznie. Mówię oczywiście o tym, co w olejarni mamy do dyspozycji. Oliwek raczej bym nie chciał, bo jest z nimi za duży kłopot, to już widzieliśmy. Oliwki, winogrona to jest jakby takie no nieopłacalne. W sensie za dużo roboty w stosunku do tego, ile tych plonów zbierzemy. Ja tutaj raczej chciałbym iść na, no nazwijmy to po części masówkę, no bo to sam przypadek masówki to widzicie w szklarniach. No tak, to ma dawać kasę. Jak najbardziej, moi drodzy, to ma dawać kasę, także, a to już chyba wszystko mamy pozbierane, dobra. No ale przynajmniej sobie slalomik zrobiliśmy i można zawrócić sprawnie. Także daje nam to fajne pole do zawracania. No jakbym troszkę te szklarnie ścieśnił, to pewnie dwie więcej by weszły na długość w jednym rządku, ale to jest temat, moi drodzy, do przemyślenia jeszcze. No woda jako tako jest. Myślę, że przyjdzie ten moment, w którym tutaj to automatyczne nawadnianie już tak włączę na zawsze. Na razie, jak widzicie, czasem włączam, kiedy no, mam dużo roboty, ale raczej staram się chwilę tym Ursuskiem pojeździć. Nawet wam powiem, że jeżdżenie tym Ursuskiem to jest dla mnie taki trochę relaks, bym powiedział. No dobra, tutaj jak sprawdźmy, cały czas trzeba kontrolować naszych pracowników, bo to nie jest, moi drodzy, takie wszystko proste, hop-siup. No sprzętów już mamy, jak widzicie, no przełączając się między maszynami jest co robić. Dobra, tutaj wałowanie trwa w najlepsze. Tutaj gościu nam ładnie jeszcze nawozi, a tutaj ktoś nie do końca chętny do pracowania. No to może trzeba puścić go jeszcze raz. Zobaczmy, jak to tutaj można by ustawić te wałowanie. No już tak nie będę. No i tutaj znowu teren przebarwiony. Nie rozumiem, powiem wam szczerze, dlaczego, bo był nawieziony, zwałowany jest, a coś tu jest mocno nieryn. Może tutaj, a bo to dobra, to już ten kawałek to sam zrobię, bo wiecie, że sam to chyba zrobię najlepiej. Oczywiście nie podoba mi się kształt tego pola przy tym lesie i będę chciał to troszkę dopieścić już tutaj za pomocą pędzelka. Jakieś tam pomysły sobie na to wezmę, ale wiadomo, no to jeżeli byśmy mieli tutaj takie rzeczy dopieszczać, to pewnie około miliona byśmy wydali na te kształtowanie terenu. A to w tej chwili nie jest inwestycjonalne, które by było nam do czegokolwiek potrzebne, no bo to jest tylko efekt wizualny, który tak naprawdę nic poza tym nam więcej nie da. No i przede wszystkim na siebie no nie zarobi, a to musi na siebie zarabiać po prostu, moi drodzy. Dobra, ten tutaj ładnie jedzie, spoko. Ten chyba przestał jechać, no coś mu tam przestało grać. No i tą drogę z pewnością będę musiał też jakoś... Znaczy nie wygląda ona tragicznie, jakby ją minimalnie dopieścić. Może by była ładniejsza, ale no właśnie. Muszę to jeszcze przemyśleć, jak z tą drogą tutaj zrobić. Wolałbym to raczej, może to, znaczy jak widzieliście moją serię, nawet City Skylines, to często jak budowałem drogi, no to niektóre były o wiele częściej drogami tak zwanymi
kwadratowymi, tak? Ale o wiele ładniej mi to wyglądało. Oj, tu już troszeczkę chyba przesadziłem, ale jak troszeczkę więcej miejsca damy, też się nic nie stanie. O, ten kawałek trawy, oj! Teraz to już schrzaniłem. No dobra, tak już schrzaniłem, no to już... O, tak może coś ten deseń, ale nadal jest to. Widzicie, jednak mówię, że zaraz to trzeba zrobić, a robię już, bo tak mnie to razi po oczach, ale myślę, że tym kwadratowym pędzelkiem to tutaj będzie ciężko to jakoś tak fajnie dopieścić. To by... O, może tutaj trochę ściąć. W sumie można przy tym, czemu by nie. Przyjmijmy, że to będzie parking do naszej tutaj olejarni. No nie wiem, możecie dać znać w komentarzach, czy według was to też tak słabo wygląda, czy zostawić ten zakręt, jeśli mielibyśmy serię kontynuować, bo była ta droga tak tutaj fabrycznie, nie wiem, czy aż tak bym chciał ją, wiecie co, przerabiać, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy bym tak chciał przerabiać. Czasami coś, co już jest na mapie, znaczy ja mam oczywiście takie zdolności i to wiecie, widzieliście na Elmkreku, gdzie chyba całą mapę przerobiłem po prostu zupełnie w inny sposób, niż ona była oryginalnie. Natomiast ja jestem raczej tego zwolennikiem, że jak coś jest dobrze zrobione i jakby nie ma się do czego doczepić, to po co to na siłę przerabiać? Trochę mnie wkurza, że tych pracowników muszę tutaj co chwilę zatrudniać. Oj, tutaj zostawił jakiś placek, to już z góry widać to. O, dobra, przejechaliśmy, nie ma problemu. Tutaj też chyba kawałek placka został. Dziwnie jeżdżą ci pracownicy, bardzo dziwnie. No ale tu już generalnie chyba w tej części wszystko jest tak jak trzeba. No tu jeszcze kawałeczek, to też go... No to będziemy mieli całość chyba zwałowaną już. Jak należy. O, tu jeszcze kawałek, no widzicie. No, znaczy niby kawałek, nie? No tam nie będę się spinał, słuchajcie, że kawałek gdzieś został, bo tak jak mówię, to pole jest tak wielkie, że no tutaj jakbyśmy mieli wszystko robić tak w 100% dokładnie, to sami rozumiecie, że można oszaleć. Fajnie, że mi się udało jakiś, jako taki kształt pola ustalić. To pole, powiedzmy, że jako tako jakiś tam kształt ma. Podoba mi się, że zostawiłem chyba te dwie wysepki z drzewami. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się to podoba, że te wysepki z drzewami zostały. To myślę tak, maszynę można już chyba odstawić, bo tam jeden pracownik coś jeszcze porobi. Nie ma co tutaj na siłę wymyślać. No i co, moi drodzy? No i cóż tu mamy? No trzeba iść się przespać. Tym akcentem będziemy zbliżali się już do końca tego odcinka. Powolutku, powolutku, moi drodzy. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, aby tę serię kontynuować. Wtedy z miłą chęcią dla ciebie, drogi widzu, będę nagrywać więcej tych odcinków z farminga. Póki co, tak jak mówię, wrzucałem raz w tygodniu, bo ta seria średnio moim zdaniem się przyjęła. Nie, że beznadziejnie, ale średnio. Jeżeli wasza aktywność tutaj będziecie komentowali, to ja przecież mogę tę serię dalej kontynuować, bo to wy decydujecie, jak długo ta seria będzie trwała. Ja tylko sobie ją zacząłem i tak naprawdę, jeśli nawet będziecie chcieli, będziecie aktywni, to my tu możemy nawet 100 odcinków nagrać, a pomysły zawsze się jakieś znajdą. Mnie kreatywność nigdy nie ogranicza, lubię robić różne szalone rzeczy, więc na pewno na jakieś szalone pomysły wpadniemy, nawet jeśli tą kasę będziemy mieli, no bo patrząc pod kątem od zera do milionera, no to milionerami już jesteśmy, tak patrząc zupełnie szczerze, no bo jesteśmy, mamy 2 miliony na koncie i bierzemy się teraz za sprzedaż mebli, bo moi drodzy, mamy lipiec, dlatego ja te meble też tak skrupulatnie zbierałem i nie sprzedawałem ich, bo chciałem je sprzedać właśnie w lipcu, kiedy ich cena jest najwyższa, także moi drodzy, pierwsza sprzedaż mebli. Teraz zobaczymy, na ile opłacało się w pierwszych odcinkach, bo procentuje nam dopiero teraz, tak w 100% nam procentuje to, no, na co pracowaliśmy z wycinką drzew i będziemy wiedzieli, jak te posadzone drzewa ewentualne nam tutaj no, mogą wpłynąć. No, pamiętajcie, że drewna cały czas mamy bardzo dużo w tartaku. Cieśla ma deski, więc teraz to już będzie taka, wiecie, takie perpetuum mobile, to już się będzie tak samo nakręcało, więc o to się martwić już nie musimy. Posadziłem drzewka, widzicie, spokojnie one sobie mogą rosnąć, a przy okazji tworzenia pola wyszło, że jedną wysepkę, która mi gdzieś tam nie do końca odpowiadała, sobie chciałem wyciąć, no i przez to mamy bardzo dużo, moi drodzy, drewna. Oj, ale tak jak się obróci do góry dupą, to pamiętajcie, że autoload jej nie załaduje, także
Może mi się udają jakoś tutaj obrócić. Strasznie jest to nieintuicyjne troszkę w tym farmingu, to obracanie różnych przedmiotów, ale widzę, że więcej się nie da już załadować. Także zobaczymy, jak z tym drewnem to się będzie opłacało. Nie chcę oczywiście z tego biznesu drewnianego, meblowego, moi drodzy, rezygnować. Gdzieś tam przy okazji można go mieć. No, słuchajcie, nie są to jakieś tam miliony w porównaniu z poprzednią serią, ale zobaczcie, że kwiatki nam już urosły przez noc w naszych szklarniach i tak, no, dobijamy tą kasę. Ja chcę tą kasę, słuchajcie, jak nam najbardziej się da podobijać, abyśmy, jeżeli będzie następny odcinek, a myślę, że może będzie, jeżeli będziecie chcieli, no to, moi drodzy, będziemy w następnym odcinku kupowali kombajny, 4 kombajny. 5 to już raczej nie, bo nie dałbym rady tego ogarnąć, to mówię wam szczerze, to już by było za dużo, w sensie, żeby je rozładować, znaczy chyba, żeby zakładając, żeby sobie stały i czekały, nie? To już też możecie napisać swoje propozycjone w komentarzach, czy 4, czy 5 kombajnów, natomiast 4 to jest minimum, może i 5 spróbujemy, no i będziemy robili wtedy wielkie żniwa rzepaku. Oczywiście ten rzepak, rzecz jasna, moi drodzy, musi urosnąć, być gotowy do zbioru na całym polu, więc może nie będzie to stricte w następnym odcinku od razu na początku tegoż odcinka, a może będzie to w jeszcze następnym odcinku, no ale to już praktyka pokaże, ale tak jak mówię, będzie to zależne od tego, czy wy te odcinki będziecie chcieli. No mi się to zaczyna tak też podobać, zacząłem się wkręcać w tą serię, bo mimo, że zobaczcie, mamy 3 miliony 300 na koncie, myślę, że tutaj do 4 dobijemy, ale spokojnie, to jest kasa na właśnie te kombajny, na to wszystko, to ta kasa wcale mnie nie blokuje mnie przed tym. Myślę, że jeszcze wiele, wiele fajnych rzeczy, fajnych inwestycji można tu zrobić. Wcale ta kasa nie narzuca mi zakończenia serii. Myślę, że tutaj zabawa tak naprawdę dopiero się zaczyna. No dobra, posprzedawaliśmy, więc myślę, że... A może jeszcze jeden? Dobra, coś tam jeszcze załadujemy. Więc myślę, moi drodzy, że no już powoli się zaczęło to fajnie rozwijać. Jeszcze wiele przed nami. Mówię, fabryk ubrań nie robię, no bo to tłumaczyłem wam dlaczego. To sami widzicie, jak ta kasa leci. Jeszcze zobaczcie, ile miodu, jak ten miód tutaj nam zaczął też fajnie procentować. No może nie jest jakoś na tym miodzie nie wiadomo jaki hajs, ale zawsze coś tam dodatkowo pływa, zawsze coś tam się dzieje. Już teraz myślę, że tą płynność finansową mamy. Zobaczcie, ile pieniędzy. No nic, moi drodzy, to ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.